kto nie lubi mężczyzn? I czy są to te niedobre, rozczochrane feministki? Cześć, ja jestem Wokajlnicka, przewodniczka po seksualności. Ostatnio bardzo dużo rozmawiam z mężczyznami, bo piszę książkę o męskiej seksualności i też się o tej męskości, byciu mężczyzną dużo nasłuchałam od tych najbardziej zainteresowanych, tych, którzy są mężczyznami. I o tym Wam opowiem. I zacznę od feminizmu, bo jest jakiś taki pogląd, że feministki nie lubią mężczyzn, nienawidzą mężczyzn, chętnie by pozabijały wszystkich mężczyzn. To dość szalony pomysł. Sama jestem feministką od 13 roku życia i nie czuję jakiejś szczególnej niechęci, pogardy czy nienawiści do mężczyzn. Lubię, szanuję mężczyzn, tak samo jak lubię, szanuję kobiety i osoby wszystkich płci. Więc mnie osobiście feminizm tej pogardy czy niechęci nie nauczył. Nauczył mnie równego traktowania, równych praw i też dawania mężczyznom takich praw, które sprawiają, że mogą się poczuć oni pełnią. Jeśli mówimy teksty typu chłopaki nie płaczą, czy nie możesz tego czy tamtego, bo jesteś mężczyzną, no to jednak odmawiamy mężczyznom i chłopakom bycia tą pełnią, bo może ktoś chce się popłakać, może ktoś chce być przedszkolanką, może ktoś chce się wyzłościć, może ktoś chce w jakiś taki sposób niestereotypowy się wyrazić. I taka tradycyjna kultura będzie chłopakom i mężczyznom tego zabraniała, będzie ich obcinała tak, żeby pasowali do szufladki, uwaga, prawdziwego mężczyzny. A tutaj feminizm będzie wspierał w dążeniu do pełni. Oczywiście są takie odłamy feminizmu, które jakoś tam mężczyzn wykluczają, czy feministki, które mężczyzn nie lubią, czy boją się. Ale są też takie odłamy feminizmu, które jak najbardziej włączają mężczyzn. No i musimy pamiętać o tym, że kobiety, które działały na rzecz równych praw, bardzo często były wspierane przez mężczyzn, więc mężczyźni od lat też w jakiś sposób tymi feministami i sufrażystami byli. Dzięki temu mamy w miarę równe prawa, przynajmniej w niektórych krajach. I tak jak kiedyś mężczyźni wspierali kobiety, tak też kobiety feministki wspierają mężczyzn. Jest sporo takich odłamów feminizmu czy feministek, które naprawdę są zainteresowane losem mężczyzn i tym, że w niektórych dziedzinach życia jest im trudniej. Dlaczego mówimy o jakiejś ogólnej niechęci feministek do mężczyzn? Myślę, że dlatego, że w naszej kulturze obecna jest pogarda dla mężczyzn. Jakaś taka niechęć, nielubienie, dystansowanie się, wycofywanie. I ją głównie przypisuje się feministkom. I to jest takie proste. Jesteś feministką, to nie lubisz mężczyzn. No nie, no wiecie, wiele feministek jednak ma mężów, synów, ojców, braci, kolegów, przyjaciół, współpracowników. I po prostu lubi mężczyzn, szanuje mężczyzn i kocha mężczyzn. Natomiast można być absolutnie nawet antyfeministką czy antyfeministą i można czuć jakąś niechęć wobec mężczyzn czy lęk wobec mężczyzn, ponieważ on obecny jest w naszej kulturze. I pamiętam, że gdy byłam mała, w latach 80., wczesnych 90., kiedy w ogóle nikt w Polsce pewnie nie słyszał o feminizmie nawet, słyszałam takie żarty o mężczyznach, na przykład, że mężczyźni to nie ludzie, mężczyźni to podgatunek. No i kto to mówił? No, mówiły to jakieś starsze kobiety, tak pół żartem, pół serio, no ale skoro takie teksty się pojawiają, no to znaczy, że jednak coś jest na rzeczy i to jakby nie feminizm nie zrodził, tylko kultura, w której żyjemy. Więc można być jakąś starszą panią, która absolutnie nigdy nie powie o sobie, że jest feministką i nie ma feministycznych poglądów i pogardzać jakoś mężczyznami w sposób świadomy bądź nieświadomy, bo to też może być tak, że
wydaje nam się, że okej, lubimy, szanujemy chłopaków i mężczyzn, ale gdzieś pod skórą, głęboko mamy jakieś stereotypy. Tak samo można nie szanować czy pogardzać kobietami czy kobiecością, szczególnie w kulturze patriarchalnej, w której no, kobiecość jest uważana za coś gorszego, podrzędnego męskości, a kobiety za osoby drugiej kategorii. I tak, można być kobietą i nie lubić kobiet i jakoś pogardzać kobietami czy czuć niechęć do kobiet i tak samo można być mężczyzną i nie przepadać za mężczyznami, za męskością. W ostatnim czasie zrobiłam kilkadziesiąt wywiadów z mężczyznami, zebrałam ponad 50 godzin takich wywiadów. I tam, gdy chłopaki i mężczyźni mówili o sobie, o swoich relacjach, o tym, co lubią w seksie i tak dalej, to też często pojawiał się temat bycia mężczyzną. Jak to jest być mężczyzną? Czy to mi sprawia radość? Czy to jest jakieś trudne? I wiesz, ci mężczyźni też często mówili, że mają jakiś problem z byciem mężczyzną czy z męskością. Mówili o tym, że jakoś męskość im się nie podoba, jest jakaś taka ograniczająca, że mężczyźni muszą przybierać jakieś pozy i maski, na przykład w seksie, muszą w jakiś nienaturalny sposób starać się, nie wiem, dominować, pokazywać swoją siłę, a nie każdy ma taką osobowość, nie każdy lubi BDSM. Jest też sporo osób, które po prostu chcą mieć partnerski seks, chcą się zachowywać równościowo, po partnersku, jakby wyrażać swoją pełnię w sypialni, a nie tylko jakąś rolę kulturową, tradycyjnie przypisywaną mężczyznom, że jak seks, to mężczyzna na górze, mężczyzna ma wszystko robić. Tak naprawdę przez całe to zbliżenie jest taki spięty, bo musi na wszystko uważać, musi się wszystkim zajmować, a kobieta w zasadzie co? Ma mieć tradycyjnie rolę uległą i leżeć jak ta kłoda? No nic dziwnego, że wielu osobom się to nie podoba. Ale wracając do tych wypowiedzi już stricte o mężczyznach, więc część z nich mówiło, że na przykład wolę mieć koleżanki, mam więcej przyjaciółek, mam jednego jakiegoś dobrego przyjaciela albo dobrego kolegę, z którym się dogaduję, ale tak w ogóle to towarzystwo innych facetów mnie nudzi. Nudzę się z nimi, bo oni gadają tylko o samochodach albo o sporcie, a mnie to nie interesuje, ja mam jakieś inne zainteresowania, fajniej mi się gada z kobietami, fajniej mi się bawi z kobietami, czuję się jakoś niepewnie też w towarzystwie mężczyzn, czuję, że muszę kogoś odgrywać, wchodzić właśnie w jakąś rolę, przybierać jakąś maskę, że ty masz taki samochód, a ja mam taki, ty przebiegłeś maraton, a ja przebiegłem dwa. I że cały czas towarzyszy temu jakaś konkurencyjność, jakieś takie pokazywanie, kto tutaj jest lepszy. Tak, w pewien sposób z tych wywiadów wynika, że w takich tradycyjnych rozumieniach bycie mężczyzną to jest po prostu konkurowanie z innymi mężczyznami. A tutaj, kiedy mówimy o tej tradycyjnej męskości, o tej męskości takiej dominacji, o męskości hegemonicznej, i ta męskość wielu osobom się nie podoba. Czy takie zachowanie mężczyzn, takie trochę aroganckie, brutalne, twarde, no ono się średnio składa z tworzeniem fajnych relacji, w których ludzie czują się partnerami, bo jeśli mamy męskość taką hegemoniczną, dominacji, no to jest jakaś osoba, która rozdaje karty, rządzi, a reszta musi się podporządkować, więc i w życiu, i w seksie, i po prostu w jakichś rozmowach towarzyskich ktoś może być zmęczony tym, że pojawia się jakiś tak zwany samiec alfa, który cały czas chce być numerem jeden. Usłyszałam sporo takich rozmów, w których chłopaki, młodzi mężczyźni i też starsi mężczyźni mówili, że
No właśnie nie do końca lubią mężczyzn, nie do końca dobrze się czują w męskim towarzystwie, że jakoś ich to męczy, drażni. Więc tak sobie myślę, że jeżeli w ogóle jako społeczeństwo nie przepadamy za tą tradycyjną męskością, to o wiele łatwiej nam zwalić na te złe feministki, które nie lubią mężczyzn, nienawidzą mężczyzn, a właśnie jakoś tak projektujemy na pewne grupy takie niechętne, czy może takie mało akceptowalne zachowania i emocje, a być może w wielu z nas jest ten aspekt lęku lub niechęci przed męskością, dlatego że mamy bardzo złe stereotypy i bardzo złe skojarzenia. Wielu osobom zachowanie takiego typowego mężczyzny kojarzy się właśnie z takim rządzeniem się, takim byciem takim kogutem, czy też dosłownie byciem brutalem, byciem jakimś niewrażliwym, byciem tyranem. A wiadomo, że no, nie wszyscy mężczyźni, na szczęście, tacy są. Są też mężczyźni partnerscy, mężczyźni równościowi, mężczyźni wrażliwi, mężczyźni świadomi, tacy mężczyźni, z którymi chcemy się przyjaźnić, chcemy mieć z nimi relacje, czujemy się świetnie w ich towarzystwie, ale bardzo często oni nie wchodzą do tej szufladki tak zwanego prawdziwego mężczyzny, ponieważ oni mają zbyt taką androgeniczną osobowość. Oni łączą i pokazują to, że mają w sobie jednocześnie siłę i bezsilność, wrażliwość i asertywność i łagodność i stanowczość, że jednocześnie mogą się i wahać i szybko podjąć decyzję, że są też czuli, czyli że mają w sobie takie jakby całe spektrum cech. Co często, jeśli pokazują się od tej strony niestereotypowej, czyli tej właśnie wrażliwej, łagodnej, czułej, to wiele osób będzie o nich mówić, że to są jakieś mięczaki, mamin synki, określać ich w taki nieprzyjemny sposób, no i nie będziemy o nich myśleć, że to są ci prawdziwi mężczyźni. No, ten jest mięczakiem, bo się popłakał w kinie, bo się wzruszył, no to jaki z niego tam mężczyzna. Więc przez te bardzo złe stereotypy rzucujemy po prostu na wszystkich mężczyzn, na całej kuli ziemskiej, jakieś nasze wyobrażenia, jakieś właśnie takie stare wyobrażenia, już przeżytek dawno temu. I dlatego możemy się mężczyzn jakoś bać, czy czuć niechęć, czy jakoś nie lubić tej męskości, ponieważ w naszych głowach to nie jest taka męskość, z którą chcielibyśmy obcować, czy chciałybyśmy obcować, tylko taka męskość, która nas jakoś przeraża i odrzuca. Więc co zrobić? Po prostu poszerzyć tą przestrzeń dla mężczyzn, nie wytykać palcem, kiedy zachowują się w niestereotypowy sposób, tworzyć wiele wzorców męskości, zmieniać też w naszych głowach, rozbijać różne stereotypy o mężczyznach. Tych stereotypów jest wiele, to są stereotypy związane z różnymi dziedzinami życia. Też jest dużo stereotypów związanych z seksem, z łóżkiem i tam mówi się różne dziwne rzeczy, na przykład, że jeżeli mężczyzna chce czułości, to jest coś dziwnego, że jeśli mężczyzna nie chce być dominujący, to coś jest z nim nie tak. A przecież jeśli chcemy tworzyć partnerskie relacje, to te partnerskie relacje mogą być też w łóżku, więc dlaczego mężczyzna partner, mężczyzna partnerski nie miałby być tym jakimś nowym wzorcem męskości, która nam się podoba? Chcę Wam jeszcze powiedzieć o takim filmie z Viggo Mortensenem, Captain Fantastic, w którym mamy różne wzorce męskości, to jest bardzo ciekawe,
jeśli macie chwilę, nie znacie filmu Captain Fantastic, to polecam, można się też pośmiać. A jeśli macie ochotę porozbijać stereotypy o mężczyznach i kobietach, to zapraszam na kurs samoświadomości seksualnej lub weekend samoświadomości seksualnej. Najbliższy będzie w lipcu pod Warszawą. Link tutaj będzie w opisie filmu. Napisz w komentarzu, co myślisz, daj znać, jakie treści Cię interesują, a ja powrócę, żeby powiedzieć Ci więcej.